kochamy. Czego państwo chcą? Szczęść Boże! Dzień dobry, dzień dobry. Pani, co my mamy robić? Putin nam embargo na warzywa i owoce założył. Magazyny pełne, skrzynie pełne, jabłka się wysypują. Gniją w tych skrzyniach. Co my mamy robić, żeby to embargo znieść? Poradźcie! Postaramy się wam pomóc. Pomyślimy. Panie, my do tej szkoły 4 lata chodzili. Dotacje my po szkole wzięli, sady posadzili. W tym roku jabłka, arbuzy, a Władek jabłek nie chce brać. Postaramy się wam pomóc. Nie wiem, co o tym myślicie? Nie mam pojęcia. Nie wiem. Wydaje mi się, że chyba tak. Można, można. Mają coś jeszcze państwo do powiedzenia w tej sprawie? Po pani, kochane, ja codziennie rano dzieciakom jabłka daję, a i tak skrzynie pełne. Trzeba coś postanowić. Myślę, że jest taka możliwość, ale musimy jechać do samego Putina. Tylko to będzie drogo kosztować. Ło pani, pieniądze roli nie grają. No to co, drodzy państwo, jedziemy? No to chłopcy, jedziemy! Dajcie mi, proszę, wizy. U nas nie wizy. My chcieliby pojechać w Moskwę ka Putinu. Wy nie wjedziecie bez granicy, bez wizu. Halo! Ambasada Polski w Rosji? Da. Mamy problem. No my tu zewci chłopy z ekonomistami jedziemy do Putina. W sprawie? W jakiej sprawie? No nie wiecie, w jakiej sprawie? Embargo chcemy znieść. No, jest problem. Wizy nie mamy. Weź na tam jakoś te wizy nam tu załatw, tak? Ile trzeba czekać? 5 godzin? Tu do granicy, tak blisko? Godzinkę. Dobra, godzinkę możemy poczekać. Czekamy. Naraz, szczęść Boże. Oto naszą wizę. Hej, 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 hej! Wizu? Wizu! Dzięki! Dajcie mi dzięki! Wy tu przyjechali? My chcieliby wstydzić się z Władimirem Putinem. Chwilu.
Polacki chcieli? Здравствуйте, Владимире Путине. Мы приехали с правиембара, который на нас заложил. Musimy to jakoś zmierzyć, bo nasza firma upadnie. Jak тебя зовут? Меня зовут Рольник. My możemy znieść embargo, ale wy musicie wygrać turniej. Da, my się zgadzamy, byle tu embargo znieść. Władimirze Putinie, my tak tego nie rozstrzygniemy. To trzeba po słowiańsku. Da. I stąd obwaliłem embargo!